Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 30. ceremonii w imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się w takim wyjątkowym miejscu, do którego szłam mniej więcej godzinę i tak coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Spotykamy się dzisiaj na mitycznej Atlantydzie, na Porto Santo. Przede mną Pico Castello, z tej strony Pico Branco, Pico Cabrita. A tutaj takie niesamowite pustkowie i wszystkie żywioły. Tuż za mną, tak mniej więcej 2 metry, 3 metry, jest klif. Taki ostry, do samego dołu, do samego oceanu. I to miejsce zostało mi dzisiaj wskazane na naszą 30. ceremonię. 30. rozpoczyna nowy czas, nowy cykl. Zaczynamy serię trójki 30. spotkań, 30. ceremonii. I naszym dzisiejszym przewodnikiem nie będzie ani mewa, ani ślimaczek, ani stonoga, które są tutaj wszędzie dookoła mnie. Tutaj z tej strony, ty tego nie widzisz, ale jest taka opuszczona skała w oceanie, a przed nią siedzą mewy. Wygrzewają się w słońcu i każdy pomyślałby, tak, dzisiaj na pewno mewa będzie nas prowadzić. A może jakieś inne stworzenie widoczne tutaj w tym momencie. Na przykład ten motyl, który cały czas upodobał sobie kamerę i krąży dookoła. Nie, naszym dzisiejszym przewodnikiem będzie nietoperz. I ktoś by powiedział, jak to w takim słońcu i nietoperz? Ten symbol ciemności i mroku? Nietoperz jest symbolem orientacji w mroku, by rzucić światło w ciemność, rozświetlić mrok i znaleźć ukryte skarby. To jest symbol orientacji. Dokładnie teraz, w tym momencie, gdy mamy takie czasy panowania mroku, to często można stracić orientację. Ale gdy nietoperz będzie Cię prowadził, to żadne labirynty mroku nie będą dla Ciebie straszne. Dzisiaj zajmiemy się tą niesamowitą energią odrodzenia, narodzenia się na nowo. I dlaczego mityczna Atlantyda? Dlaczego Porto Santo? Ponieważ dokładnie wczoraj przeszły pierwsze burze. Żywioły szalały, wszystko dookoła było mokre. Rozpoczęła się pora deszczowa. I co oznacza to dla Isla Dorada, czyli dla Złotej Wyspy? Ta Złota Wyspa zmieni się w piękną, bujną i zieloną roślinność. Ten pierwszy deszcz obudził życie, narodziny, tak jakby z tego martwego, suchego lądu nagle narodziło się nowe życie. Narodziło się coś zupełnie innego. I tak, gdy nietoperz pojawia się w Twoim życiu, gdy dokładnie dzisiaj bierzesz udział w naszej 30. ceremonii, a może w kolejnych tygodniach i miesiącach nietoperz znów się pojawi w jakiejś formie, obrazu czy symbolu, czy w formie żywego stworzenia, oznacza to, że nadszedł czas, aby przygotować się na narodziny we wszystkich dziedzinach Twojego życia albo tylko w jednej. I Ty dokładnie wiesz, czego dotyczy to przesłanie. W której dziedzinie coś narodzi się na nowo? W której dziedzinie trzeba pożegnać mrok, pożegnać jakieś pewne energie, by zrobić miejsce dla tych nowych? To jest ten czas, gdy siła wyższa będzie Cię prowadzić i wspierać w tym momencie odrodzenia. Takie niesamowite przesłanie, prawda? Bo tak jak mówiliśmy już na ostatnich ceremoniach, trzeba czasami zamknąć pewne drzwi, aby mogły otworzyć się nowe. I w takim momencie dokładnie teraz jesteś. Dokładnie teraz. W momencie, gdzie trzeba puścić to stare, trzeba się od tego uwolnić i w pełnym zaufaniu w siłę wyższą iść dalej i dalej. Bo dokładnie teraz wszystkie energie wszechświata będą Cię prowadzić do czegoś nowego. To może być jedna malutka rzecz, a może być to całkowita przemiana we wszystkich dziedzinach.
I ta przemiana będzie pozytywna. Dlatego nie trzymaj kurczowo tego, co musi odejść. Nie próbuj tego zatrzymać ze strachu przed czymś nowym, czy z przyzwyczajenia, czy z wygodnictwa. Tylko puść to i otwórz się na to, co nowe. Dzisiaj porozmawiamy jeszcze raz o kodzie Twoich przodków, bo również Twoi przodkowie będą Cię prowadzić i wspierać w tym momencie. Ale zanim przejdziemy do tematu naszego spotkania, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym niezwykłym miejscem mocy, które dokładnie w tym momencie jest w tej samej wibracji. Narodzin. Przemiany złotej wyspy w wyspę pełną życia, zieloną, soczystą. Zaczynajmy więc. Bardzo proszę, wstań w tej chwili.